Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Hitobon, wspomagającego odchudzanie. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnej audycji, gdzie odpowiadamy na listy. One będą miały też taki troszkę charakter połączenia tej sytuacji, którą mamy wokół, bo mamy tutaj zapytanie. Kwarantanna spowodowała u mnie przyrost masy ciała. Jakie zioła pomogą w zrzuceniu zbędnych kilogramów? I drugie pytanie, co stosować na przyspieszenie metabolizmu i spalania? Chodzi oczywiście o spalanie tkanki tłuszczowej, zapewne. Proszę Państwa, już pomijam kwestię aktywności fizycznej, do której zachęcam. Pomijam sprawę diety, bo jak wiecie Państwo, tyję się z jedzenia. To już to zostawiam na boku, bo chcę krótko i sprawnie Państwu powiedzieć to, co ja rekomenduję pacjentom w przypadku nadwagi i otyłości. Po pierwsze, to stosowanie produktów naturalnych, podkreślam, które mają za zadanie wzmóc uczucie sytości. I takie produkty to są produkty, które pęcznieją w żołądku po ich spożyciu. Jednym z takich produktów jest chitosan. Ta substancja pęcznieje w żołądku znacznie, więc 3-4 kapsułki produktu zawierającego chitosan popite szklanką wody powodują, iż on będzie pęczniał w żołądku, a przez to uczucie sytości pojawi się szybciej po jedzeniu niż bez tego produktu. Dobrze go łączyć również z naturalnym, organicznym chromem, dlatego że chrom pomaga metabolizm insuliny. Jeżeli ma zły metabolizm insulina, to waha się poziom glukozy w surowicy krwi. On ma duże znaczenie w przypadku apetytu. Kolejna sprawa, pęcznienie w żołądku również możemy uzyskać poprzez stosowanie produktów, które mają w swoim składzie błonnik. Taką recepturę Państwo tutaj widzicie na ekranie. Tam jest błonnik z babki jajowatej, jest nasion owsa oraz inulina, także bakterie probiotyczne. I to zalecamy najczęściej jedną do dwóch łyżeczek na szklankę wody natychmiast po zmieszaniu wypić, bo to niezwykle szybko pęcznieje. Daje uczucie sytości, zapewniam Państwo, bardzo szybko. W trakcie jedzenia, przed jedzeniem czasami zastępujemy nawet jeden z pokarmów, z posiłków takim produktem. Dobrze się sprawdza. Kolejna rzecz to mieszanka ziołowa, która powoduje, iż po spożyciu węglowodanów poziom glukozy będzie rósł wolniej. Ona hamuje alfa-glukozydazy, które rozkładają cukry złożone i taka mieszanka ziołowa daje uczucie, iż nie ma takiego, apetyt jest mniejszy, nie ma takiego głodu po zjedzeniu węglowodanów. Receptura mieszanki jest już z boku, liść morwy, morówki brusznicy, inne surowce, które mają za zadanie hamowanie właśnie alfa-glukozydaz. I ostatnia grupa produktów, do których możecie sięgnąć, to takie produkty, które się stosuje w trakcie wysiłku fizycznego, aktywności fizycznej. One przyspieszają metabolizm, no, są zwane spalaczami tkanki tłuszczowej, no, może troszkę kolokwialnie mówię, ale no, tak się one nazywają. To, co ja mogę zasugerować, to CLA, bo to też naturalny produkt, oraz ekstrakt z garcynii i kambodży. To są naturalne produkty, ona ma kwas hydroksycytrynowy i rzeczywiście te produkty mogą przyczynić się do tego, iż poza wysiłkiem fizycznym, poza właściwą dietą poprawi się nam, czyli zmniejszy się nam masa ciała, czyli to, czego Państwo oczekujecie. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Hitobon, wspomagającego odchudzanie.